wszystko rozpoczęło się w miejscu, gdzie kończy się większość bajek. Nikt nie wie, jak było do końca. Każdy ma w pamięci inny obraz tych wydarzeń. Długo jeszcze? Głodny się robię! Pobaw się z Paulinką, to czaski szybciej zlecie, ja dokończę zaraz. Co, słoneczko? Czym się tu bawisz? Ja otworzę. Witaj, synu. Przyszedłem odwiedzić nasze piękne dziewczyny. Cześć, tato. Dobrze trafiłeś akurat. Obiad będzie za chwilkę. O, jest i moja ulubiona wnuczka. Tato, to jest twoja jedyna wnuczka. Dlatego właśnie jest ulubiona. I do tego ma dzisiaj trzecie urodzinki, co nie mała? O, jest i moja wspaniała synowa. A co tam tak pięknie pachnie? Przez twoją zesraną ambicję mogą mnie wylać z roboty. Znów ja musiałem brać wolne na telefon. Stałoby się coś, gdybyś choć raz ty powiedziała szefowi, że twoja córka jest chora? Zaraz. Od kiedy ci tak zależy na pracy? Zawsze się wymigiwałeś od obowiązków, a teraz nagle wielki pracownik, tak? Od kiedy przeszkadza ci dzień wolnego? Mam już dość tej rozmowy. Zastanów się lepiej, co jest dla ciebie ważniejsze. Córka czy kariera? Dzień dobry, sąsiedzie. A witam. Co tam słychać w wielkim świecie? A, pogoda dzisiaj niespecjalna. Ale pan bajeruje. Przecież wójt wie wszystko o swoich mieszkańcach. Dobrego dnia, panie Kazimierzu. Nawzajem. Słyszę, jak tam w pracy, bo ostatnio coś narzekałaś na szefa. Co ty się rozlewa? Porządku, no. Nie, żeby zawsze był porządku, ale wyjątkowo miał takie złapkę. A wiesz, o, to tak. Co, kochanie, głodna jesteś? Już ci się coś pysznego przygotuje. Czekaj, tak, już skończyłem, mogę zrobić. Zaszedaj, pomogę ci. Nie, siedź, jesteś gościem, nic się nie stanie, jeśli ja raz pójdę. Widzisz? Jest przykład z kolei. Ty mi nigdy nie pomagasz, tylko siedzisz przed telewizorem i grzesz swoje jedzenie. Mam ci przypominać o wszystkim? Jeszcze chwilę i panią poszedł na lampki robić. O co ci znowu chodzi? Uspokój się, dziecko, patrz. Sargie? Idź do cioci, Hani, my zaraz przyniesiemy papu. To jest słoneczko. Oj, ja widzę, że tu się komuś spać chce. To co, najpierw kąpiel, a potem idziemy spać, tak? Panie, wiesz, że ja nie lubię zmywać. To może ty posprzątaj, a ja wykąpię małą. A ty sobie tak dasz radę? Jasne, szybko ją wykąpię, a później zajmę się tobą. O! A co tutaj się stało? Cześć, kochanie, a gdzie ty masz tatusia, co? Tu jestem. Gdzie byłaś tyle czasu? W pracy, a gdzie mogłam być? Przecież musiałam zostać trochę dłużej. Jasne, ty się po mieście szlejesz, a obiadu nie ma. Kartkę ci rano zostawiłam, że obiad jest w lodówce, wystarczy odgrzać. Bozia rączek nie dała? Co ja, baba jestem? Żeby po kuchni latać, obiad robić?
Nie, ale znowu jesteś pijany. Przecież piwo to nie alkohol. Napić się nie mogę, zabronisz mi! Dziecko masz pod opieką, co z ciebie za ojciec? Co ty uważasz, że ja własną córką się nie potrafię zająć? Spokojnie, kochanie. Otóż się tylko tak bawi z mamusią. Tam po niebie ptasz obroci. Widzisz? Poczekajcie chwilę. Na ciebie. Dziękuję, kochani. Do mojego kwiatuszka. Kochani, chodź tu do nas. Chodź na łączki. Powiedz, skarbie, kogo kochasz bardziej? Tatusia? Czy mamusię? Słońce, ile razy mam ci powtarzać, żebyś zostawiła tego dupka? Nie mów tak przy Paulince. Przecież i tak nas nie rozumie, poza tym ogląda bajkę. Ale... Żadnych ale! Czy do ciebie nie dociera, w co ty się wpakowałaś? Ale... Faceci się nie zmieniają. Lepiej skończ to teraz dla twojego i Paulinki dobra. Słońce... No już, już. My z Darkiem wam pomożemy. Przyjrzyj na oczy, dziewczyny. Ale... Pokaż tę Darkę. Ładnie cię załatwił ten twój czuły i kochający mąż. No, założę się, że to nie wszystko. Pięknie, pięknie. Po prostu brak mi słów. Zaraz się tym zajmiemy. Paulinka! Kochanie, pora na kąpiel. Słoneczko. Ile razy mam ci mówić, żebyś nie brała moich koszul w szklance? Już do łazienki będziesz teraz ręcznie brała! Ja ci dam książki. Od początku wiedziałem, że ten związek nie ma sensu. Ale ty sobie nie dałeś tego powiedzieć. Nie wiesz, jak to jest. Nigdy nie miałeś z mamą cichych dni. Zawsze tak jest, ale zrozum. Kobiety trzeba umieć sobie wychować. A Zosia jest rozpuszczona, nie wie czego chce. Ona jest moją żoną. Miłość to nie wszystko. Powinieneś wrócić i ją przeprosić. Mężczyzna musi być mądrzejszy. I pamiętaj o Paulince. Nie chcę, żeby moja wnuczka miała trudne dzieciństwo, tylko dlatego, że nie potrafisz dogadać się z Zosią. Wiem, że powinienem. Ale nie wiem, jak to zrobić.
Słoneczko, pobawimy się za chwileczkę, tak? Opowiadał swojej rodzinie, to zaczynam się zastanawiać, czy nie pora się ustatkować, tylko gdzie ja znajdę taką fantastyczną kobietę. Z Twoim powodzeniem, na pewno sobie coś ci grupa. Zastanów sobie, kiedy. Chodzisz do szkoły? Mało cię, on 3 lata ma. Szczęścia, bo mogłem przyjść do pracy, a zadać, kiedy na nic nie poznała. Wiem, że się od mnie kobieta zostaw, bo spokój się. Kuratowa. Witam. Dobry. Przepraszam, ja naprawdę cię kocham. I Paulinkę też. Jeszcze powiem przepraszam, kocham tak i to wszystko zmieni? Daj mi szansę to udowodnić. Tak, oczywiście. Zaraz tam będę, dziękuję. Co się stało? Mama miała wylew, muszę jechać do szpitala niż szybciej. To ubieraj się, jedziemy. Nie, kochanie, ja nie chcę brać tam Paulinki. Zostań z nim tutaj w domu, dobrze? Dobrze, nic się nie martw. Tylko daj znać później, jeśli się coś dowiesz. Tak, oczywiście, zaraz będę dzwonić, ale... Pewnie będę musiała sobie tam nazwać, bo on będzie potrzebował opieki. Paulinki, no, już się mamusia teraz jechała. Przyjedzie za niedługo.
słońca mamusi dzisiaj nie będzie. Musimy sobie jakoś sami poradzić. Wybacz, ale z tych nerwów tatuś musi się napić. To fajny był ten film. Z Edwuel jakiś czy coś. Ja do ciebie! To jest tak, jak myślisz. Zaczynamy. Dzień dobry, jesteśmy przed domem, z którego parę chwil temu policja wyprowadziła mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad swoją żoną i córką. Mamy sygnały, że tego typu zachowania miały miejsce wcześniej. Jest z nami komendant tutejszej policji, pan Dariusz Respondek. Panie komendancie, czy dało się tragedii uniknąć? Dzień dobry państwu. Do tej pory nie otrzymywaliśmy żadnych wieści, że w tej rodzinie może dziać się coś niepokojącego. Dopiero dzisiaj otrzymaliśmy zgłoszenie od małżonki zatrzymanego. A jednak mamy sygnały, że do tego typu zachowań mogło dochodzić wcześniej. Policja rozpocznie śledztwo w tej sprawie i nie mogę udzielić więcej informacji. Dobrze, dziękuję panu za rozmowę. Jest z nami tutaj także wójt tutejszej wsi oraz sąsiad rodziny, w której miało miejsce nieszczęście. Panie wójcie, czy słyszał pan lub miał pan jakieś znaki, czy co mogło sugerować, że dzieje się tam coś niedobrego? Wie pan, rodzina jak każda inna. Czasem się kłócili, ale kto tego nie robi? Meliny tam żadnej nie było, bo bym zrobił z tym porządek. Zresztą to ich dom, ja tam nie jestem wścibski, nie wtykam nosa w nie swoje sprawy. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Takie zdarzenia miały miejsce wcześniej, pewnie będą się też długo, długo naprzód wydarzać. Jednak czy w dzisiejszej dobie technologii oraz uświadomienia społeczeństwa tłumaczenie nie widziałem, nie słyszałem jest adekwatne do tej sytuacji? Dla Dawka TV, Marcin Błaszczyk. Dziękuję państwu. Widzisz, Zosiu, tak to było z twoją babcią i mamą. Wtedy nie rozumiałam, co się dzieje, byłam jego. Robił to, bo mógł. Nigdy mu tego nie wybaczę. Ciebie nigdy nie pozwolę skrzywdzić. Mam nadzieję, że teraz naprawdę zaznałaś spokoju, mamo. Kochanie! Nareszcie cię znalazłem. Musimy porozmawiać.